Buongiorno, buongiorno. Primo caffè, caffè napoletano. Zaczynamy kolejny dzień naszych wakacji. Nie chcę nic mówić, ja tutaj sobie popijam kawę na balkonie, a słuchajcie, Max przynosi mi talerz i mówi, zobacz jakie smakołyki na dzisiejszą kolację. Widzicie to? Kalmary, krewetki. Questi sono alisce? Alisce, alisce. Guarda, alisce di mare. Uh-huh. Vedi? Alisce di mare. Alisce di mare. Zobacz jakie krewetki tu sono. Zobacz. No piękne. Taki kalmary. Widzisz? No. Widzisz, widzisz. Widzisz? To jest wakacja. Jedzenie. No dobra, kochani, czas najwyższy ruszyć wreszcie na plażę. Pomalutku. Mamy, słuchajcie, plażę praktycznie pod domem. Dosłownie musimy przejść kawałeczek. Dzisiaj kolejny dzień upałów. Mamy już godzinę 10, coś koło 11, jakoś tak 10:30 i 32 stopnie. Także dzisiaj kolejny relaks, odpoczynek. A po południu, nie wiem co się będzie działo, może skoczymy na coś słodkiego, coś dobrego, włoskiego. Powiem wam, że czuję się totalnie wyluzowana, wyrelaksowana. Tego właśnie mi było trzeba. I chyba będę powtarzać to we wszystkich moich vlogach. Tego było mi trzeba. O, proszę bardzo, kto tutaj idzie? Idzie tutaj szwagier Massimo, Ciro, proszę bardzo. Ciao, Ciro. Chi c'è? Ciao Anita, stasera si mangiano fusilli. Fusilli, fammi vedere. Fusilli, patrzcie. Proszę bardzo. Mamy makaron. Makaron fusilli. Con frutti di mare. Stasera tutto a frutti di mare. Tutti a frutti di mare. Va bene, andiamo a mangiare. Pieni di mare, eccomi qua. Un bacio a tutte le donne belle. Tutta Polonia. Tutta la Polonia. Grazie. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwilę w jednym z takich barów, cukierni tutaj w okolicy. I zobaczcie, robią tutaj taką specjalność tego miejsca, które nazywa się Alla Polacca. Zobaczcie, pani tam akurat kroi. To jest właśnie takie ciasto, które w środku jest wypełnione kremem czekoladowym i posypane cukrem pudrem. Wygląda naprawdę fajnie. W środku widzicie? Tutaj? A jakie to jest dobre? Powiem wam, że naprawdę wszyscy tutaj przychodzą, żeby wypróbować tę specjalność. A widzicie? Polaccheria. Kilka osób zapytało mnie, jak wyglądają miejsca, gdzie kupuje się ryby. Zobaczcie, to jest właśnie pescheria. Tak się nazywa miejsce, w którym możecie kupić... Pescheria napoletana. Napoletana, gdzie możecie kupić świeże ryby. Zobaczcie, jaki tutaj jest wybór. To jest zupełnie co innego niż u nas. One są wszystkie przechowywane w ten sposób w wodzie i w lodzie. Zobaczcie. Questi sono tutti frutti di mare freschi. Sì, sì, già ho detto. Sì. Allora, guarda. Facciamo vedere qua, che ci sta nelle vasche. Qua ci sono. Zobaczcie, le tutaj, vongole. Tutaj mamy vongole. E cozze. Mule. Mule. A te? Vongole. To też są vongole? A, lupini sono, i lupini. Lupini. No dobra, chodźmy na drugą stronę, bo tutaj mamy ryby. E poi di qua c'è tutto il pescato fresco. Zobaczcie, jakie piękne ryby. Patrzcie. Guarda qua, guarda che roba, guarda. Troppo belle. Piękne, świeże ryby. Le alice. Zobaczcie, malutkie kalmary. Calamari. Questi sono i calamari giganti, calamari grandi, calamari piccoli. Vedi, le alice piccoline. Tonno.
tonno di scampi, spigole, orate, tutto. E da quell'altro lato? È la stessa sempre cosa, vongole. E questa è tradizione napoletana. Czyli jest to tradycja neapolitańska, tutaj właśnie przychodzą, słuchajcie, z rana, są niesamowite kolejki, bo akurat wtedy dowożą świeże ryby. Kiedy ty kupisz ryba, to jest naprawdę fresh. Tak. Nigdy mrożone, zawsze świeże. To, co jest najważniejsze dla Neapolitańczyków, jeśli chodzi właśnie o ryby. Amore, dove mi porti stasera? Adesso andiamo fuori a un bel bar. Ti offro un bel cocktail. Prima di colazione. Pierwsze na kolację. No, prima, przed kolacją. Aperitivo. Aperitivo, właśnie. Idziemy, słuchajcie, do fajnego baru na aperitivo, jak to się mówi po włosku. Jest upalnie, gorąco. Bardzo gorąco. Prawie bez makijażu. Nieważne, wakacje to wakacje. Brawo. Właśnie szykujemy się do kolacji. Pokażę wam, co tutaj Daniela takiego zrobiła. Daniela, che cos'è? Bolognese al forno. Bolognese al forno, zobaczcie. Jedliście coś takiego kiedyś? No, słuchajcie, pyszności. Więc to mamy na początek. Potem będą kolejne dania, więc pokażę wam, co jak dzisiaj szykuje się fantastyczna kolacja w gronie rodziny z siostrą Massimo, z jej rodziną. Także pachnie. Pachnie po włosku. Dzisiaj do Maja. A cascata, si dice, si ho fatto a cascata. Pronti? Giulia. Antonio, forza. Pronti? E con l'acqua. Allora, all'estate, auguri. Alla famiglia. Alla famiglia. Alla santé, alla santé. Alla famiglia. Amore, allora, questo qua si chiama un piatto di Napoli, tradizione. Si chiama pasta e fagioli con cozze. Czyli macaron z fasolką i z mulami. E mule. Proszę bardzo. Specialità di Daniela. Bravo. Słuchajcie, a na zakończenie dzisiejszej kolacji, tak, patrzcie, jakie piękne brzoskwinie, włoskie brzoskwinie. Dzień dobry, dzień dobry, buongiorno. Słuchajcie, codziennie rano zachwycam się tym oto przepięknym widokiem na morze, które widzicie tam. Max właśnie przy stole je śniadanie, a ja popijam sobie pierwszą kawę. Moi drodzy, my już jesteśmy praktycznie gotowi do wyjścia na plażę. Będziemy się za moment relaksować, jak dzień w dzień, no bo w końcu od tego są wakacje. Ale dzisiaj mamy 14 sierpnia, czyli oficjalnie zaczęliśmy Ferragosto we Włoszech. 14, 15 i 16 sierpnia. To są 3 dni, kiedy Włosi świętują. No i właśnie w związku z tym dziś wieczorem zabieram was ze sobą na imprezę. Fajną imprezę. Zobaczycie co i jak. A teraz uciekamy na plażę. Thank you.
plaży i jeszcze przed kolacją stwierdziliśmy, że znowu przyjdziemy na jakiś szybki aperitif, jakiegoś drineczka i przyjechaliśmy do centrum Baja Domitia. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj wszystko pięknie wygląda. Ludzi pełna, jest godzina 19, także idziemy drinkować. Allora, al Ferragosto, auguri, buon Ferragosto a tutti quanti, buon Ferragosto. We got the hope now.
just for tonight. I want to believe. So keep.